Witam w kolejnym odcinku Zelengradu. W dzisiejszym odcinku będziemy zbierać słonecznik, ale to słonecznik będę zbierał takim fajnym kombajnem. Takim żółtym, z czarnym zbiornikiem i z czerwonym headerem do słonecznika. Z czerwoną przystawką do słonecznika. Rozumiem to. No a to będzie. A zresztą zaraz zobaczycie. No oczywiście Zelengrad, odcinek kolejny. Nie wiem, który. Mam 93 tysiące, bo trochę zarobiłem na kontraktach. Dzisiaj już październik już. Oczywiście słonecznik na olej idzie cały. A jak starczy. A jak zostanie coś. Jak to zostanie słonecznika, no to na sprzedaż pojedzie. Bo jest za 2600, dlatego chciałem na październik. O, już dobra, już widać ten komin. Dlatego chciałem w październiku kosić. Bo w październiku jest zawsze najlepsza cena. A tam był. Gwiazd. Ale to też jest. Więc zobaczymy, jak to będzie. W sumie to szybko pójdę pójść w miarę, no bo 15 na godzinę. Oczywiście New Holland CR9 to 1090. Twórcy Giantsa go dodali. O, ten pomaty był ustawiony pod miniaturkę, było robione. No i on ma taką cykrytego zbiornika, takiego amerykańskiego. Albo takiego standardowego rozkładanego, ale ten zwykły standardowy już się w sumie nim. Już się nim nacieszyłem tym oryginalnym zbiornikiem, więc mówię, że jest taka nowość fajna. Jest taki konfiguracja taka, że bez tej krypy można zrobić. Bez tego baldachimu to może jest złe słowo, ale bez tej plandeki, o! Może lepiej będzie brzmi plandeka niż baldachim. Bo baldachim to jest nad dachem. Takie przedłużenie. Tak, w sensie. Kto nie wie co to baldachim, to jego problem nie tyle. Fajnie jest to, że ten niwolant jest w dwóch konfiguracjach. Że albo gąski, albo podwójne koła. Ja sobie wybrałem podwójne koła, no bo. No mów, wiechu. No. No stary. Cały dzień czekałem na nią. No, a co chciałeś? No, gram farminga. Jo. Jo. Nie, on sam pojechał. Fuj, zostawił nas. Jo. Pojechał do cokolwiek chlać, a ja muszę w domu siedzieć. Jo. No. Jo, a ja to zostałem sam. Jo, bo on napisał takie coś. Dziś jakieś piwko? No, wszyscy okej, na grupie, nie? A 5 minut później, a ja jednak wyjeżdżam. No i widzisz, taki to jest ten nasz Tadek. No jo, co pięknie. Ale to po co pisze, że można piwko, a 5 powiedzmy zdań dalej już pisze, że jednak nie. No nie, bo przeniesiona jest impreza, ale nie wiadomo na kiedy. Mi się zdaje, że pewnie za tydzień zrobię, ale nie wiem. Ja nie wiem, tak przypuszczam. No nie. Ja? A my jutro chyba będziemy se pić, albo na działce. Albo w domu, nie wiem gdzie tam. Albo w garażu, nie wiem. Statkiem. Ja. A co, pił jesteś? Ja, dobra. To na razie.
trudno. Nie wiem, jak to telefon jest na cinko odbierać. Dobra, już wróciłem. A czym to ja gadałem? A o baldachimie, ale dobra, bo mi teraz ten telefon zaczął dzwonić, czy Messenger w sumie bardziej. I ogólnie dzisiaj, czyli piątek 30 czerwca, miał być Kubik w Kęsowie. Zresztą kto jest z moich okolic tutaj, okolice Tucholi, Kujawsko-Pomorskie, to będzie wiedział. Chojnice, to będzie wiedział, co chodzi. Bo miał Kubik normalnie śpiewać. I no, że był deszcz, to napisali po prostu, że impreza jest odwołana, przeniesiona i nie wiadomo kiedy. No i tak to wyszło. No i tak to wyszło, że jest kurde 21.33, piątek 30 czerwca, a ja sobie nagrywam odcinek z Leningrada. W sumie włączyłem sobie światła, bo fajnie wygląda tak sobie ten mikrofon. Na tych światełkach. W sumie wejdę do kabiny, bo nawet nie widziałem. W sensie, no nie byłem w kabinie. Ale coś bliski ten offset, który jest ustawiony. Czy tak mi się wydaje po prostu? Nie wiem. No, nie Holland, jak nie Holland. Jeszcze jeden przejazd? Może zmieszczę. Może zmieszczę całe pole na zbiornik. Ale tego nie jestem pewien. A promocje są takie, czyli przystawka do sieczkarni John Deere'a, zgrabiarka Kuna i talerzówka Pottingera. No, to takie są promocje. Zgrabiarka 51 godzin w ogóle nakręcona. Do tego minus 70 jest. Tam ma 7 godzin, a talerzówka ma 18 godzin. To talerzówka nie sobie potalerzowa. Ja dobra, raczej zmieszczę. To jak to wcześniej reaguje? A, super. Ty, no jednak zmieszczę, ja myślałem, że nie wejdzie. Dobra, te dwa. Jak to się mówi? Te dwa. O, supermarket ma zapotrzebowanie na coś. To na co? Tego to ja nie wiem. Dobra, nie chcę się tego szukać, bo nawet nie wiem na co jest zapotrzebowanie. A to się tylko za obuszcza. A nie da się tego opuścić jakoś? I B włącz kombin, nie. To jest tylko X. X? A co się w tym kombinie składa? Tak ogólnie. Czy ten zbiornik się składa? Nie, na pewno nie. Czyli, a ja muszę chociaż... Nie. Ha, rura, no tak, zapomniałem. Jak tu przejechać na to drugie pole? Dobra, zagramy nierealnie. Bo tak... Ja. Nawet w sumie trochę zbiornikiem przerywam w linię, jakby nie było. Bo ja nawet bym przez ten przejazd kolejowy bym chyba nawet nie przejechał. Nawet nie wiem, czy bym się zmieścił, czy nie, ale pewnie nie. Pewnie nie. Na pewno bym się nie zmieścił, no bo tam jest... Tam na pewno nie ma 12 metrów. Tam jest może maksymalnie 10. 94 400 i nie wiem w sumie... I w sumie nie wiem dalej co tutaj robić. W sensie ja wiem, że na tym odcinku są jeszcze kości, ale nie wiem co robię z pieniędzmi, może tak. No kredyt za mam na maksa wzięta, ale nawet nie wiem. Muszę przypomnieć, bo teraz Ellen Grot jest raz w tygodniu. Więc to też jest trochę inaczej. Bo teraz będę dużo częściej tutaj siedział i nagrywał tego Lengrada, więc będę bardziej pamiętał. Krowy są ogarnięte, mam 4, pamiętam. No, dobrze pamiętam. Beczka na mleko jest kupiona. No. Kombajn jest ok. A, chyba powoli trzeba będzie się zabierać za
za ten większy zestaw zasiany, no bo tym 6-metrowym to tak trochę średnio, ale za nowy zestaw zasiany to musi być nowy ciągnik. Musi być nowy ciągnik, a żeby był nowy ciągnik, to muszą być pieniążki, a żeby były pieniążki, to musi być olej sprzedany za rok w listopadzie. Znaczy, no nie wiem, kiedy jest olej dokładnie do sprzedaży. Bo on tak chyba różnie ma te ceny, ten olej. No, a może by jako łąkę kupił? Właśnie, nie wiem, ale chyba myślałem nad tym, żeby sobie piątkę dokupić. Że myślę, to już jedno pole zrobione, w sensie land zakończony już, tak? Bo tam już więcej nic nie wysługa, a tą piątkę jakbym dokupił, to fajnie by było. Bo już bym miał tam po całości wszystko kupione. I wiadomo, jakbym miał już kupione tam, to już jakąś większą uprawę mógłbym zachęć. Teraz chyba soję sobie zasieję na zarobek. Myślę, że teraz chyba soję sobie zasieję na zarobek, bo tam... No, tak sobie myślałem, że rzepak jest zasiany pod ten... Rzepak jest zasiany pod olej. No, szukałem tego słowa. W sumie słuchaczy też jest pod olej głównie zasiany. Także jak będzie 120 ton... Może będzie, nie wiem, w sensie to jest trochę duże, to jest duże pole, więc tutaj powinno trochę oddać. A ile odda tego, to ja nie wiem. Stwierdziłem, że moim genderem nie będę się katował z tym headerem, więc wypożyczę sobie New Holanda. A tak sobie wypożyczyłem, no bo to jest nowość. Odpatrza 1.10? Tak, od 1.10. Bo ten niewolę dopiero w 1.10 wszedł. Znaczy nowość, no on był w 19 ten niewolę jakby co, ale... Ale trochę oświeżonej wersji i więcej konfiguracji ma, więc... Można powiedzieć, że taka jakby nowość. No a później na pewno... Jak kupię tą piątkę, to przydałoby się... jakiś teren ten taki zawinięty, górski, żeby łąkę skosić. A co dalej się łąką? Na pewno łąkę skosić, zrobić zniesiano. I czy potem ją przerobić na pole? Nie wiem. No, no pewnie tak. Czy takie łąki w górach to fajne są, no bo... Krajobrazy pewnie nie mam tutaj żadnych. No nie, bo ostatnio miał wypożyczoną, więc... Na pewno nie mam. No dobra, tutaj sobie obkłaszę ładnie jakoś. Dość dobrze zbiera się header. Bo musi. No i za bardzo chyba pod asfalt podjechałem. I dlatego nie chciał wziąć, ale zobaczymy. 78%, teraz co zrobić? Co zrobić? Nie wiem, chyba zrobię tak. Że się nawrócę. Albo nie, dobra. Jadę poprzeczniakiem, ile mi starczy zbiornika, to mi starczy i podjadę sobie Deutschem i tyle. To jest chyba naj... szybszy i najwygodniejszy sposób. Dobra, rura otworzona. Już powoli musi być, no bo już czas. Raczej mogłbym zgasić sobie te światła, ale... spodobał mi się ten niewolant na tych światłach. No tak fajnie widać go szczególnego. No dobra, zgaszę, żeby nie było. Że jakiś baran w dzień na światach jedzie. Gdzie jest, kurde, ładne, piękne słońce. O, dobrze, jest pełno, bo prawie rurę urwał. A jak tam kontrakty? No, na zbieranie to na zbiór, bo o tym się nie chce. Ale żadnej talerzówki nie ma, więc...
Niestety. 14 i 14 to będzie 28, to trzeba będzie jechać wysypać, bo on ma 30... 30 parę ton tam przepływa. Znaczy nie wiem ile, ale chyba 35, tak jak sobie się wydaje. Ale się pojedzie zabić, niech już sobie tam tłoczy. Ale ja nie... I sarna wbiegła mi pod koła. Gdzieś na to? Sarna pod koła mi wpieprzyła się. Co? Że zobaczył. No. Dobra. Ale by miniaturka wsiadła. Nie no, miniaturkę już mam zrobioną. W sumie ciebie, czy by siadła? Słaba. Znaczy słaba, no taka... Taka sobie. A co tu będzie w optymalnie? Bo ja nie wiem, co w na kolejny odcinek chcę ją szykować. Czwórka wymaga wapna, więc... Chyba będzie trzeba wapna, no bo całe chyba tam to nie, no bo jak tutaj czwórka wymaga wapna, to... Trójka nie wymaga, no to w sumie tylko pola wymaga wapna. Więc to już jest w sumie odpowiedni moment, żeby wapnować. Dobra, koszę dalej ten poprzecznik. No i potem będę myślał, jak to skosić. Na pewno z tej strony chciałbym skończyć, bo tu się skracają przejazdy. Więc chyba poprzeczniaka pojadę w górę i tyle. Na pusto i jakoś tam się nawrócę. Dobra, już mam plan, jak to kosić. Na pewno przymiecę teraz dojechał, żeby podrównać sobie do równego tam, do samej góry aż. No i potem jakoś coś sobie rozciąć. Ładnie. No i wtedy będzie jakoś tam latane. Na wtorek Felsbruna mam nagranego, na środę Balerona nie mam, ale to zaraz sobie ogarnę ten odcinek po tym odcinku. No i na czwartek Fleta już nie dam rady ogarnąć, to sobie jutro w sobotę ogarnę i tyle. Bo mi wystarczy tylko dwa odcinki nagrać, i to już będę miał do środy odcinki. No i jutro sobie jeszcze 15, albo dzisiaj sobie jeszcze sobie ten wielmoże ogarnę. Prawdopodobnie dzisiaj jeszcze ten wielmoże nagram. O, patrz. Ten co chce, zagra. Po kurde, po 3 miesiącach na kompie. Dobra. Fajnie to idzie, koszenie. Ja zawsze lubiłem kosić słonecznik po przystawku, bo to jest... Fajna robota na przystawku. Nie wiem, że szybciutka, to jeszcze fajna. Ogólnie słonecznik to jest fajna oprawa, bo ma kapelusze, zawsze coś innego. Niż niezwykłe zboże. CGT też jest plus tej uprawy, ale to chodzi głównie o to, ja zawsze pieniądze, że słonecznik chciałem dla pieniędzy, no bo słonecznik zawsze dobre pieniądze dawał. Słonecznik to nawet lepiej od rzepaku daje. Pieniężnie oczywiście. Bo słonecznika zabierzesz powiedzmy 10 ton, a cena jest za 2600, 2800 zazwyczaj. A rzepak to 2400. I tak to wygląda. Dobra. Snapy otwarte, to już można dalej. Już można dalej se nagrywać odcinek. A jak to wygląda tam sytuacja na YouTube? Godzina 40 jeszcze będzie się czeku przesyłać. No więc jeszcze 30 minut będzie Balerona nagrywane do 40, więc...
O, patrz, 20 odcinka, że ja tylko z polem warszawskim się. I tutaj objechałem dookoła w sumie te pole, więc. Niby ta przystawka miała być szybko, ale te pole jednak trochę ma hektarów, jakby nie było, nie? Głównie szybko będzie zgolone, ale. Ale wiadomo, powierzchnia uprawy też robi swoje. Ale kombajn ma duże maszyny, bo pod górę rusza normalnie. Hmm. 60%, więc raczej się nie przetnę. No nie, nie przetnę się, więc będę musiał ruszyć tym samym przejazdem. Dobra. Dobra, wrócę raz przy razie, no bo nie przetnę się. A poza tym chyba nie opłaca się nawet przecinać tego pola. Już w sumie zobaczę. Zobaczę, jak to będzie szło. Teraz jest dość płasko już. Tej góry nie ma, bo góra jest najgorsza skoszona. Teraz już tam praktycznie płasko jest. Praktycznie płasko, a kurde mój dość tam zawsze stęka z tym z silnikiem. No ale trudno, no. Tak musi być. Kurde, no nie wiem, ja robię sobie tak, o, pogląd, bo to jest fajne ujęcie. No i tak sobie zostawiam kamerę na razie i. Chociaż może bym się przeciął? Nie, w sumie chyba bym nawet nie dojechał. Miałem 60%, też mam 76. A tu do końca jeszcze ładny kawał, bo dopiero do końca czwórki dojechałem. Bo na minimapie mniej więcej się z tego gry, bo mniej więcej się skończyła czwórka. Teraz dopiero na trójkę wjechałem. No nie, już koło tu wygrałem. Więc albo na styk bym dojechał. W sumie przecinając się to bym mógł na styk dojechać, bo teraz jak tak jadę to mam rządek zapasu, nie? A tam by pewnie jeszcze jeden rządek więcej brał, więc w sumie mógłbym nie dojechać. Albo mnie zabrakłoby dużo, albo. No czekaj, 13, no to 1,5 tony. To w sumie może. Może i bym dojechał. Jakoś może bym dojechał. No właśnie o tym mówię, że teraz to tak trochę dziwnie biorę, bo w teorii nie powinienem tego rządka brać, to co jest w tym prawie. Był za szeroki, więc nie powinienem jeden rządek mniej jechać. No ale dobra. To jest farmik, to wiadomo. W sumie jak patrzę, to jednak bym dojechał. Tak sobie teraz rozmyśliłem, że jednak bym dojechał. Ale dobra. Jedziemy z tym na olejarnię. Niech już sobie tam tłoczy. Olej kujawski. Słonecznikowy. Bo czemu by nie? Tutaj w prawo. Pamiętam jak te drogi rysowałem. Tu trzeba winogrona kiedyś pójść. Ja muszę w ogóle zacząć jak to sadzić się robi, bo ja. Czy wiem jak się sadzi, ale. W ogóle co tam trzeba robić? Bo na pewno wiem, że trzeba te liście przycinać tam w listopadzie chyba, czy w październiku. To coś mulczerkiem chyba trzeba robić? Nie wiem. Tak do końca. Nie interesowałem się sadowiznę. Zawsze był czysty farmik, można powiedzieć. Dobra. Kurde. Wiem, że jest piątek 20. No, przejechałem wjazd, super. Wiem, że jest piątek 22, no ale. Bez przesady, no ile można działać? Wiadomo, że najgorsze są odcinki głosowe do nagrania. Bo potem to już wiadomo, tak? Jak timelapse będzie nagrywany z Wielmoży, powiedzmy za godzinę, bo tak pewnie będzie koło 23. I to ja tam sobie mogę ziewać, no mogę sobie ziewać, puszczę sobie głośną muzykę, czy głośną, no puszczę sobie muzykę na słuchawkach, bo tego i tak nie będzie słychać, i tak nie będzie tego słychać, więc. Więc to jest fajne. Produkcja.
Proszę ja ciebie. Olej, że jestem ciekawym, co ty, jaki kakao. No i włącz. No i dobra, działa i już tam się powoli tłoczy olej. No, ser żółty nie może być robiony, bo jest za mało. A jest robiony już. No tak, przecież ja ostatnio ser robiłem, ale nie wiem, ile tego sera dało, bo nie pamiętam. Gdzie ten ser się robi? Bo tutaj jest czekolada, to wiem. Ale tutaj gdzieś przy asfalcie tego. Gdzieś przy asfalcie był schemat. To jest tu chyba. Tu jest chyba seromnie, no. No bo tu się. A trzy palety zrobiły, okej. A paleta sera ile kosztuje? Tak z ciekawości. Się zdaje, że chyba 3,5 tysiąca może kosztować paleta sera. Sir żółty. Sir żółty. To końca mniej więcej będzie wyliczyła. O! Aha, dobra. Nic nie mówię. Ej, dzisiaj jest najwyższa cena. Supermarket, to nie jest daleko. Więc sobie zrobimy taki trik. Że powinienem w sumie to, żeby to ładnie wygląda. I tak bym to super siłą wrzucił, więc. Na przyczepę, więc to jeden pies trzeba to przyniosę ręką na skup. Czy przyjadę przyczepą i to przewiozę. To trzeba w powietrze wsunąć. Super. No dobra, to się szybko sprzedaje. Dobra, 100 tysięcy. No, 6 tysięcy za paletę. No bo paleta jest po 1000, więc. Ten ser akurat się dużo nie robi sera. Dużo palet nie ma sera, więc. Ale za ser 18 tysięcy zarobiłem, więc spoko, spoko. No zawsze to już tam bliżej do kupienia pola, bo 172 kosztuje dokładnie. Więc na wiosnę będzie pole kupione, bo mam 65 ton pszenicy do sprzedaży jeszcze. Na listopadzie, ale to na listopadzie dopiero. I tego już nie będę nagrywał. Tylko na wiosnę zobaczymy się, jak tam powiększam te pole. No i będzie chyba siane wtedy. No i dobra, gazujemy. I nie wiem w sumie, zaraz będę kończył powoli ten odcinek. No bo już 27 minuta. No to nie wiem, jeszcze tak z 5 minut maksymalnie. Jeszcze tą przyczepę na kosze. Bo ja chcę te długie tutaj chociaż skosić, żeby nie było, że ja nic nie skosiłem na tym odcinku. Co jest? Ogłoszenie zrobione? Na Oczywiście. książki? Oczywiście. Kurde, gorąco w tym domu się robi. Jak cholera, ja tu. A tu mam jeszcze balerona zaraz nagrywam. Chyba, że sobie tego balerona odpuszczę, ale to wtedy. Nie, no to wtedy na sobotę. Jutro sobota, to też tak. Dobra. Dobra. 22%. Zobaczymy raz. O! No, to zobaczymy raz. I nie wykręciłem. Standardowo. Tutaj się przyda. O kurde, a za 300. No i dobra, w sumie to co tutaj odciąłem, to teraz jedna i druga i będzie skoszone. I będzie można tam sobie przecinkę na tym krótszym zrobić. A tam jak się. A tam się wróci po to. Bo i tak bym musiał wrócić tak. Ale widzę, że tutaj chyba zawsze te dwa rządki będą zostawać. Więc tutaj chyba nic innego z tym polem się już nie wysruga. Ono już tak chyba będzie do końca tej gry. A to nawet nie dokosiło. O proszę. Już za duży skosik pewnie był. Na tą szerokość headera.
są to bardziej przystawki. No Hejdar to jest do Boże, to jest przystawka do Słonecznika, więc... No. Nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? No, dobra, szybka sprzedaż sera, która nie była planowana. Ale to wie. No, zawsze na spontanie, no jak to chodzi. No tak z ciekawości chciałem zobaczyć, po ile w ogóle ser chodzi. No i patrzę, o, 6 tysięcy. Ale nie wiem, czemu pomyślałem, że 3,5 tysiąca. To może mi się z masłem pomyliło. Nie wiem. Może mi się z masłem pomyliło. Ale wiem na pewno, że jak będę miał więcej krów i będzie więcej mleka, to będzie ten ser na okrągło robiony. Jak widać za paletę 6 tysięcy, to są jak za olej, nie? No to, pieniędzy w brud. A że tu są landy dosyć drogie, te górskie bynajmniej. W sumie pola też są drogie, więc... na górę powinien dojechać. A czy wrócę, ile dojadę tam na dół z powrotem, to nie wiem. Może do tego płaskiego dojadę, nie wiem, zobaczę. A może i nie dojadę, nie wiem. No w sumie jedno okrążenie temu sypałem, więc... Dobra. Rozkładamy rurę i chyba... Nie wiem, czy się sypać. Chyba się wysypię, bo... to różnie może bywać. No i dobra, już 22. No. 22 minut 32. Więc chyba będę... Nie wiem, właśnie powoli chyba się będę żegnał, no bo ile skosiłem? Ile skosiłem? Co? 7 hektarów skosiłem. Nie, coś mi tu nie pasuje. Nie, zebrane hektary są... 5 hektarów jest zebranych. To musiało mi za kontrakt policzyć te 2 hektary. W takim razie. Bo ja nic innego nie robię na tym sejwie. Oczywiście wbiłem sobie i... No, wbiłem sobie i zrobiłem jeden kontrakt na nawóz. I tam mogło być w sumie 2 hektary na tym polu. Więc pewnie mi te 2 hektary doliczyło za ten kontrakt. No ale dobra. Jak już tak, to tak. Nie no, zjadę tutaj jeszcze w dół, żeby te długie, chociaż przejazdy mnie skoszone. No i jeszcze w sumie raz się dojczwarem przejadę. Dlatego muszę pierwszy pełny zbiornik ucapować. Przejadę się dojczem jeszcze raz na olejarni i będę kończył, no bo już... Bo już dłużej nie będę przedłużał. No to zostaje takie koszenie słonecznika tylko, więc nic nadzwyczajnego. To jeszcze na jedną przystawkę, to trochę wolno idzie. Niby niedawno mówiłem, że szybko idzie, ale jednak tak nie za bardzo to idzie. Niezbyt sprawnie to idzie, tak? Dosyć topornie to idzie. Czy no nie wiem, czy balerona, ale no jak znowu nie nagram balerona dziś, no to będę pewnie miał czas, że jutro będę miał nagrywania dużo. No ale na szczęście Wielmorza odejdzie dziś. W sensie seria się nie zakończy, ale odejdzie do nagrywania, o co mi chodziło. Odejdzie do nagrywania Wielmorza. No Czechy już są nagrane, ale Czechy pewnie jutro znowu będę nagrywał. Tak, żeby sobie podgonić trochę Czechy. No bo tam już sobie ostatnie 4 odcinki pozostały. Bo czekaj, no co tam zostało? Siewy, oczywiście Gnojowica i Siewy. No bo to będzie jeden odcinek. Jednak obornik i Gnojowica chciałem razem zrobić, ale nie wyszło. Ponieważ tego obornika było tyle rozwalania, że ja pół tajna psa obornika, obornik rozwaliłem. I tam w sumie beczek to nie wiem ile wywiozłem, 4, może 5 beczek, więc już nawet stwierdziłem, że nie będę tego wywoził. Tylko zajmę się konkretnie siewami. Tak, zająłem się konkretnie siewami, czyli tam ogarniałem nawóz i siewy, tam w sumie można powiedzieć, że pół mapy zasiałem. Więc tam w sumie tylko takie 3.
to największe pole zostało i tam są takie trzy większe pole zostało, a takie to, a reszta to takie średnie w sumie zostało do zasiania. Ale to tam zajdzie, to jest za dwie godzinki zanim to się zasieje, więc... Więc jako cały tam nas zasiewów jeszcze będzie i nawozów. No i potem dwa zeżni pewnie wyjdą. No chyba, że zrobię jeden, a resztę będę poza odcinkiem kosił, ale to nie wiem w sumie. Muszę pomyśleć, czy to, czy tak zrobić, czy nie. To będzie 31, to byłyby siewy. I gdyby więcej siewy, no to by był jeden. I potem, gdyby więcej siewy, to jest jeden. Potem jakby się na przykład żniwa, no to by było 32. No to co, to w 33 dniu by było zakończenie? No jakoś tak by chyba wychodziło. Jeżeli ma być jeden, to się niech zeżni. Jeśli ma być jeden odcinek ze żniw, no to tak by wychodziło. Ale powiem wam, że Czechy to będzie bardzo dużo pieniędzy na koniec. Bo ja jeszcze chyba nawet wszystkiego nie sprzedałem. Wszystkich plonów, bo tam się mi chyba zostało trochę pszenicy. Bo rzepak chyba cały poszedł? Albo rzepaku jeszcze mi zostało? Nie pamiętam. Mi chyba zostało rzepaku i chyba 400 ton pszenicy, z tego co pamiętam. A rzepaku nawet nie wiem, to jest też chyba 400 ton zostało około, znaczy 500. Nie wiem, co mi nawet. Więc trochę tam pieniędzy jeszcze leży. A jeszcze przecież cały jeden z gór będzie robiony, więc... Więc może to była, może być to jedna z najbogatszych serii w sumie. Albo prawie najbogatsze w sumie. Nie wiem, w sumie zależy. Bo najbogatsze to były chyba timelapse z tego, z De Valery do Farm. Bo tam było chyba 45 milionów prawie. Tam było 45 milionów prawie. Tak jak sobie mówię. 44,7 dokładnie było. A godzin było tam jakieś... Nie wiem. 180 chyba? Nie wiem, bo tam dosyć, dosyć szybko nawet poszły tytuł. Nie wiem. Handel zwierzętami, no dobra. Tak, handlarz to pewnie słoma. Bo co innego może być na handlarzu? Nie wiem, czy siano może być też. Albo kiszonka. Ale dobra, jak chcę jeszcze do szwary się przyjechać, tak? Na koniec odcinka. Przejadę się na koniec odcinka do szwary jeszcze z przyczepą pełną. O, tu tylko 10 ton wejdziemy, 14, no dobra, no nie wiedziałem, ile to jest po prostu i dlatego. Dlatego ukosiłem cały zbiornik. Tak to mi pewnie tam na poprzeczniaku zostały. To bajniki bym nie musiał się, nie musiałbym tyle nawracać. Ale no dobra, kto wiedział. To jest akurat mało istotne. Ale 6 hektarów skosiłem jak nic. 6 hektarów skoszone, a to jeszcze ze 2 zostało do koszenia. No, nawet 6,5 hektara, więc nawet dosyć się uginałem. No jakby to było w jednym kawałku, to myślę, że... żebym był to w stanie owalić, a tak to... widzicie, sezon 12 się zaczyna. W kolejnym odcinku już będzie 12 sezon, więc... No, trzeba trochę tych pieniędzy wydawać na pola. I nie tylko na pola. Ale chyba pierw pola, no bo jak nie będzie pól, to nie będzie kasy, a jak nie będzie kasy, no to... Czekaj, jak nie będzie pól, to nie będzie kasy, a jak nie będzie kasy, to nie będzie na rozmowę, no tak to miało być. W sumie jak nie będzie kasy, to nawet pól też nie będzie, ale no dobra. Rozumita, o co chodzi. I wiecie na pewno co. No i znowu 40 minut odcinka, no ale trudno. Co za to mówię? Że ten czas tak szybko leci. Zawsze fajnie się gra.
Zobaczę, jak się będę czuł. Czy będę fel... Czy będę fel zmęczony, czy nie? Bo jeszcze Felsbrun czeka. Nie Felsbrun. Jaki Felsbrun? Felsbrun jest zakończony. Felsbrun się we wtorek skończył ostatnio, czy nie? No i tak kiedyś z ciekawości będą się zapolczyć. Będą się sobie policzyć. No. Będą się sobie policzyć wysiedlenia Felsbruna. Ale myślę, że tam około 10. 10 nie, ale myślę, że z 5000 na pewno tam będzie. Wyciutko. Gdzie? No to w sumie ja jeden film to już mam 1000, no to gdzie? Jeden film. Chodziło mi dwa. Dwa filmy, bo jest tam jest 500 chyba coś. A drugi jest 400 coś, więc. Nie wiem dokładnie, jakie takie tam są kurcówki. Ostatnio było chyba 520, jak pamiętam. To powiedzmy 520, a w drugim by było 450, no to jest prawie 1000, tak? W dwóch filmach, więc. Gdzie ja tu z 5000? Nie wiem w sumie nawet ile może taki Feldrun mieć w sieci. Jak tam te ostatnie odcinki, to w sumie każdy po 200 miał. No i dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. Papa.